Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Elden Ringa. Kochani, zabiłem tego karyjskiego rycerza, którego w sumie zbroję i tak mamy wcześniej znalezioną. Dostałem od niego tarczę, natomiast jaki był ten trik? Trochę go tutaj kulka dziabnęła, ale gościu się wycofywał, więc po prostu co jakiś czas po prostu strzelałem do niego z tego, z różdżki. I w sumie była taka sytuacja, że on pobiegł do mnie. Dostaliśmy obaj kulką, mi połowę z życia zjadło, natomiast podbiegłem do niego i zacząłem machać po prostu na Jana tym mieczem. W końcu go postawę mu dziabnąłem, przebiłem go, on wyciągnął tą różdżkę, ale ja go dalej napierdzielałem i tyle. Także próbowałem, słuchajcie, parować, bo się ćwiczyłem ciutkę, ale u niego nie dało się parować, on i tak miał za duże, za szybkie te ciosy. Miałem dodatkowo sztylet do parowania, który tutaj mamy, ale na razie nie będę parował chyba, także sztyletem. Chodzi o to, że niektóre bronie, czy niektóre, właściwie tarcze, nie, albo sztylety mają większy czas na reakcję. No właśnie, na przykład puklerz i chyba ten właśnie sztylet do parowania mają największe okno, gdzie możemy wykonać blok i faktycznie zblokować, nie? Dobra. Ten jest. A właśnie, tę tarczę dostaliśmy. Ona jest niestety. Na magiczne ma sporo obrażeń. Ten dziabnięcie, ale wymagana jest inteligencja na 15. Właśnie nie wiem, czy w tym inteligencji nie pójdziemy, bo kurde. Może nie być głupi pomysł. Tu jest winda. Tak, z 9 butelek zostały mi 3, ale to nie szkodzi, bo opłacało się. Mam nadzieję, że on nie wróci, jak tutaj będziemy szli. O ty kurde. Okej. Złoty run. Dobra. Pytanie kurde, gdzie iść teraz? To może coś być? Liliatryny, okej. Jakiś gargulec wyskoczy na mnie. Tutaj, słuchajcie, wszystkiego się można spodziewać w sumie. Tam widziałem gościa po lewej. Nie wiem, czy ten wejdę w ogóle. Wejdę. Ale to nie jest ten gościu, nie? Tu są. Dobra. Potrzebuję natychmiast, kurde. Aż zdjąłem sobie te. Co wy tam? O kurde. Dobrze, że miałem tarczę, a nie zauważyłem tego gościa tam z tyłu. A raz do ciebie, gościu. Podejdziemy, nie bój się. Dobra. Błyskamienne ostrze, dobra. Czyli to jest osełka, która mi chyba daje możliwości. No właśnie, i tu są drzwi na dole, nie? Które mogliśmy sobie otworzyć. Owoce rzębiny. Dobra, tak je otworzymy, to nawet jak ten rycerz śmieszny wróci, to będziemy mieć możliwość. Arystokraty, te. Nie, właściwie moment. jak to? A bo ja nie wszedłem tędy. I mogłem iść tamtędy, okej, okay, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, przynajmniej z tyłu są jednostrzałowcami. Ale to dobrze, że tu jestem akurat. Bo bym parę rzeczy nie wziął, w tym osełki. Dobra, czyli na górę i faktycznie na windę. Pewnie te drzwi były zamknięte. Jak się domyślam, że nie można otworzyć tamtej strony, trzeba przejść przez tego rycerza śmiesznego i tyle. Dobra. Czy tu coś jest? Po tej stronie jakiś wyskok, zeskok, jakieś tajne rzeczy?
Dobra, jest ta winda. No i zobaczymy. No, potrzebujemy kurde ognisko natychmiast, bo wolałbym z nim nie walczyć. To była jedna z trudniejszych walk ever. No bo zwyczajnie po prostu tutaj albo parujemy to i umiemy parować, albo nie wiem, albo trzeba liczyć na szczęście. Wydaje mi się, że tu nie ma innej możliwości. On nie stoi na mojej drodze. Nie mogę. Dobra. Przyjaciel. Okej. Tu jest jakaś kurde biblioteka. Jeżeli tu... Moment. Mam nadzieję, że to nie jest boss. Popatrzę, czy jest może jakaś ta dostępna. I cię mogę przyzwać sobie rycerza Olega tutaj. No to wygląda mi na arenę z bossem, nie? Oho. Little Culver, I'll soon birth thee anew, a sweeting fresh and pure. Okej. Mam dwie butelki zdrowia tylko. Nie mam pojęcia, co ho. Rzucają książkami. Nie mam pojęcia, czy muszę je pozabijać. Czy o co ho? Latają żyrandole. Latają książki. Idę za kolumnę. Chociaż tutaj też zajęte. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co tu robić. Tu idzie ogień. Ranala, no właśnie. Ona jest tam w kulce, więc... Przypominam to trochę z trójki walkę z biskupem, nie? Nie mam pojęcia, czy je muszę pozabijać wszystkie, czy jak to jest robione. Wydaje mi się, że tę, która ma... Tak. Bo ci napierdzielają. Dobra, napierdzielaj tam. Super. Ta, która ma kulkę, bo ona ma... Ranala ma kulkę, nie? Widzicie? Opada jej ta kulka. Opada żyrandol wręcz. Dobra. Przepraszam cię, Ranalo, ale... No ale jesteś bossem, jakby nie było. Okej. Nie mam tego. Tak, zabij tę. A właściwie tę. A właściwie już nie wiem kogo. No, nie jest to trudny boss, na pewno. Tutaj trzeba przyznać, tylko że nie wiem, kto ma możliwość... Ale tu Olek faktycznie robi robotę. To mu trzeba przyznać. No dziewuszki. Kto jest? Kto ma kurde osłonę jej?
Ja mi się skończyła, kurde, mi się wszystko skończyło już teraz. Okej, okay, to se lata. Duże randole. Tu jest kuleczka. Nie mam pojęcia, powiem szczerze. Olek daje radę. Jako DPS taki delikatny. Dobra, tam jest. Wydaje mi się, że tu bez celowania. Dobra. Go, 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 go. Nie. Ranale. Kurwa. Zginąłem. Proste. Prosty boss, ale nie sądziłem, że tak szybko dojdziemy do niej. Że ta Raya Lukia, czy tam, co tak, jak to się nazywa, będzie dużo większe. Okej. Okay. Ale mamy przynajmniej... No to wejście po lewej stronie, no nie? Uniki, uniki. Mam nadzieję, że go nie ma. Jak będzie... No, ten tu. Nie, dobra. Znaczy wiecie, no ja z tego, z marszu szedłem na bossa, nie? A tak to mamy ten. Mamy dużo życia, więc... Tam problemów nie było. No właśnie pytanie, czy ta tarcza jest potrzebna, czy może faktycznie sobie nie wyposażyć się w te w szpony. No. Oczywiście trzeba będzie unikać książek. Tak, ja wiem, że tu żyrandole latają różne. Myślę, że Olek ma dużo życia. Tam skąd przylatują książki w sumie. Na razie tragedii nie ma. Au. Nie wiem, czy spada, czy nie. Okej. Okay. Bo że to, nie wiem, pierwszy etap. Szkoda, no nie chciałem jej bić, bo ona jakby nikogo nie... nie jest agresywna aż tak. Wydaje mi się, że to był pierwszy ten etap tylko. Chyba, że...
sacred slumber shall not be disturbed by thee. Foul trespasser. Send word far and wide. Czyli co, Ranni jest kolejnym bossem, czy co? Of the last queen of Caria, Renala of the Full Moon. And the majesty of the night she conjureth. Okay. I podobno to jest ten czar, który tam niszczy światy. Okej. Okej, okej. Kurde. Coraz bardziej, kurde, przeklinam przy tej grze, bo proste są rzeczy, ale no nie wiem, no mógłbym ewentualnie ją z tego, z Czaramara, no ale... Pytanie, czy całość będziemy przechodzić? Tak, kurde. Widzimy się na miejscu. Okej. Okay. Szkoda, że tutaj nie ma nigdzie, kurde. Żyrandole. Chyba po dwóch ona spadała? Nie, tam jest jeszcze. Nie wiem, skąd lecą książki, niestety. Czy mają lecieć? Okej. Dobra. Olek żyje w sumie, ma pełni życia, bo i tak w sumie nikt na niego nie polował. Fajnie, fajnie, widzieliśmy. Pełnia księżyca, spoko.
Dobra, to jest smokulec. Nie wiem, czy smokulec żyje dalej, czy nie? Chyba tak. Ale rycerz Oleg też żyje. Dobra. Kurde. Jak to kurde zrobić? Bo Oleg dawał radę, on kurde tutaj zabierał tych niektórych przeciwników. Wydaje mi się, że może czarami ją kurde z daleka albo coś, nie wiem. Nie było źle. Nie było źle. Nie wiem, czy mam ewentualną możliwość ulepszenia. Chociaż tam podobno są ten i tak lepsze te popioły wojny, w sensie tych przyzwańców duchowych. Są lepsi, to na pewno. Tylko tutaj nie ma naprawdę nic, kurde, takiego jakiegoś ogniska, coś. Chyba nie. No. Smutek trochę. No bo faktycznie te szpony na Ranale samą, jak ona się nie broni, są idealne, nie? Trochę więcej wytrzymałości, no to być może bym ją zabił w pierwszym ruchu. Właśnie, pytanie, czy tu jest jakieś kurde, może tutaj źle coś patrzyłem. Nie, no tu nie na mank. Tu się chyba nic nie dzieje. No można tutaj jakoś wejść, zejść gdzie indziej? Wydaje mi się, że nie. Jak mówię, daleka droga jest niestety. Ukryta ścieżka. Od góry. No dobra. No, ale Olega i tak muszę przyzwać teraz. Później nie będę miał czasu niestety na to. Dobra, kto ma ten? Gdzie jest książka? Tu. Wezmę seruny, bo mogę. Unik. Dobra, ty złaź na dół. Bez sensu. Straciłem jedną butelkę. Trzeba było to zrobić inaczej. Nie widzę tej od książek niestety. Tyle? Chyba? Tak czy nie? Olek to załatwił.
Dobra. Teraz chyba na spokojnie to zrobimy przy pomocy kurde katany, która ma większy zasięg. Tyle. Bo tam wypada kurde ten rycerz bez tego. Bez pana. Fajnie, fajnie. Aha, bo ta kula jej kurde tutaj napierdziela. Krwawe też cięcie. Jeszcze raz. Pięknie. Nie mów, że zginąłem. Jak to jest? Wizerunek królowej pani księżyca, słuchajcie. Dostałem wielki run, bo mam achievement. I co? Chociaż ona najpierw zginęła, niż ja. Bo tam chyba jeszcze ten księżyc po niej się przesuwał, czy co tam było. Dobra. Jest. Dobra. Mamy 47 tysięcy. Dziwnie. Dziwnie, wiem, że dziwnie, ale... No okej. Okay. What? Zamknięte? Dobra. Kurde. No. Tak do 40, nie? Trzeba to podnieść przynajmniej. Thou, is it thy wish to be born anew? To become a sweeting? Reborn of my beloved egg? No właśnie, można się tutaj odrodzić przy pomocy tej larwy, jak mówiłem. Be not a lie would birth thee. Piękna i jasna, no, ale... Że mógłbym, ale na razie mam wszystko ok, więc być może później, jak będzie faktycznie czegoś brakowało. Dobra, jest ok. Wydaje mi się, że to tylko ta komnata tu jest. Chyba tu nic nie ma więcej. Zresztą widziałem w trakcie walki różne właśnie wiadomości. To bo miłość. No właśnie, kurde, chyba nie. To jest jakiś taki... Jakieś takie coś. Dobra. Znaczy, wydaje mi się, że to nie koniec tej lukarni, no bo to jest za krótkie. Zobaczcie, zresztą byliśmy tu. A właściwie tu, w sali debat. Gdzieś wybiegłem. A dobra, bo ja wybiegłem tędy. Tu jest ta krawędź. Tu jest ta kolesiówka. My pobiegliśmy wzdłuż tego. Tędy tu i tutaj do windy. Nie? I tu. Ale wydaje mi się, że coś tu jest jeszcze. I też gdzie jest wieża ewentualnie. Wydaje mi się, że to ta jest wieża. Dostaliśmy wielki run. Tylko, że jak go mogę wyposażyć? Chyba tutaj, nie? Bo dostaliśmy wizerunek. Moc jego imieniczki może zostać odblokowana dzięki czytającemu z palców.
Udaje użyć, aby zyskać olbrzymią liczbę runów. Młodość Renala była wybitną czempionką, która swą księżycową magią oczarowała Akademię, stając się jej mistrzynią. Przewodzi także rycerzom Błyskamieni i założyła królewski ród karyjski. Okej. Dobra. Spońko, ale wydaje mi się, że czegoś kurde... że gdzieś coś jest. Bo to było jakby główne przejście, nie? To jest sala debat. Klasa szkolna... Wydaje mi się, że może w tej klasie szkolnej coś? No właśnie, bo... Ogólnie my tam poszliśmy, nie? Żeby na górę się dostać w ogóle. I do klasy szkolnej... Znaczy no. A tu, wydaje mi się... że coś jeszcze jest gdzieś. Jakieś kurde tajemne, ukryte przejście. Trochę mało tego, nie? Tak jak mówię, wiem, że w zamku jest też przejście inne. Jeszcze jest. W sensie, no nie poza tym ukrytym, co pokazywałem tam parę odcinków wcześniej. 2, 3. No tam coś na górze jest. Owoce jarzębiny, fajnie, fajnie. Bo to jest tu. No nie. Tu są te typy. Chyba, żeby tu coś, kurde, ale nie, no. Pokonywałem wszystkich. I z wszystkimi, kurde. No i wszędzie byłem, kurde. Nawet to zablokowane przejście mieliśmy, nie? Znaczy ukryte. Co, dostaliśmy złote nasionko też. No złote się przydało jak najbardziej. Ale tu jest gość na przykład na górze, nie? Tam o. Jak się dostać tu? To jest ten chyba most, nie? Bo to się obraca. Tu walczyliśmy przed chwilką. Chcę zobaczyć, gdzie mnie to kurde poniesie. Wydaje mi się, że się utopię za chwilę. Wiesz, może i nie. To jest w tę stronę. No, tu jest ta wieża. Tylko kurde, nie wiem, czy tu byłem. Jak mówię, no chciałbym zwiedzić to całe miejsce, nie? Co prawda są magowie, których nie lubię. Aż tak, ale... A każdy musi mieć swoje moce, nie? No tu chyba nie byliśmy. Wody run. No, 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 no. Bez takich. Okej, 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 okej. Nie, nie będę się przytulał z tobą. Odejdź. Zdaje mi się, że tu byłem. Znaczy, no ewidentnie chyba nie, ponieważ są te przedmioty, nie? Raczej bym ich nie... Prochy latającego marionetkowego żołnierza. Okej. Czyli w sumie...
Można było zejść po prostu na drugą stronę, ale to chyba tyle. Tak naprawdę. W sensie zjechać tym kołem młyńskim, nie? Na jedną stronę. No cenny przedmiot to jest ten pewnie. Te prochy, nie? Bo tu mogę iść na dół, tylko moment, zanim tam wejdę, to zobaczmy, co mi to w ogóle da. Mógłbym przeskoczyć tam na półkę? Nie, chyba nie. Bo tu lecę do góry, więc bym poleciał do góry i tam. Okej. Bo tak trzeba będzie zrobić. Bo mam kurde 31 tysięcy, wolałbym je najpierw wydać, niż próbować tam zeskoczyć, a potem próbować tu się dostać znowu. Więc chyba po prostu zrezygnuję i pójdę tu. Zresztą na dole coś jest, kurde. Tam widziałem światło, nie? No. Dobra, zejdźmy tu. Tu walczyliśmy z tym typem, nie? Tu są pieseły. Dobra, czyli to niestety nie broni. A myślałem, że owszem. Dobra, no to na spokojnie. Ja się tu przyczaił. A oni wysysają kurde też tego. Też manę, kurde. Dobra, jest pieseł kolejny. Oni tu wstawali sobie z zagrobu. O kurde. No to bez sensu, kurde, musiałbym wiedzieć, w którym miejscu ewentualnie musiałbym zacząć inną drogę. No bo tutaj wszystko widzieliśmy, wszystko jest ok. Ci są tam, strzelają z kuszołuku. Ci se wstają tu. No i tu jest ten ognisko, nie? No. No chyba, że coś kurde tu. Więc co, ja sobie odpocznę tu. I rozwiniemy postać. 18 tysięcy. W sumie. Wróćmy witalność i wytrzymałość. Na razie witalność. Brakuje mi 4. Czterech. Użyjmy 2. 2400, dobra. Czyli po 1200 są te. Były te, nie? Dobra. To powinno mi wystarczyć. Nie pamiętam niestety końcówki. Ale jest okej. No, o 100. Dobra. Wytrzymałość. Chociaż kurde w inteligencję może? Wiecie co?
Chociaż nie, nie w inteligencję. Moment. Bo ten gościu... A nie, on po prostu wy tego. 104 PS-ów potrzebuje. Dobra, to pójdźmy kurde w ten. W PS-y. Będę miał 106. No, no to jeden ten to. Tragedii nie ma. 93 zł mi zostało, git. Nie, czy to mogę sobie jeszcze raz ten? Olega przyzwać, czy nie? Czy Olega? No tego drugiego. Nie, chyba nie. O. Okej. Wydaje mi się, że jak oni się rozszaleją, to nie, nic nie może ich zatrzymać. Kurde. Gościu. Jeszcze książką chciał mnie dziabnąć. Bo tu coś było. Tu jest drabinka. Ty. No to tu jest drabinka. No zobacz. Ej. Dobra, czyli jest drabinka. Łuk runiczny, spoko. Okej, okay. Więcej tych tajnych przejść teraz, kurde, niż to wszystko warte. Dobra, zrobimy tego. Ty. Gdzie moja różdżka? Plus 15 do ataku. Właśnie. No tu ewidentnie jest, kurde, drabina. Którą może trzeba kopnąć tam gdzieś na górze coś jakoś. Nie wiem, jak tam wejść. Zapomniałem o was, przepraszam. No i co? Tam ewidentnie, kurde, można wejść jakoś, ale... Którędy? Może tu... Nie, bo tutaj w boczek to poszliśmy, no właśnie to jest to przejście... Wiecie, tutaj jest gościu, który miał ten... No właśnie... Nie wiem. Dobra, wiecie co? Ja poszukam tego przejścia, bo tutaj, kurde, musi być coś. I zobaczymy się w następnym odcinku. Także, kochani, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że z Renalą walka wam się podobała. Przepraszam za przekleństwa i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!